Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Zafiksowany. Dzisiaj gościmy Waszego ulubionego Aleksandra Aleksa Gawlice. Hej, cześć. Cześć, cześć, witajcie wszyscy. Witam drogich słuchaczy po trochę dłuższej przerwie, ale musicie mi wybaczyć, ja się na początku od razu usprawiedliwię z tej nieobecności trochę dłuższej, ale sesja się zbliża i w ogóle takie studenckie sprawy trochę namieszały mi w moim schedule, że tak powiem. I dopiero teraz mogłem dla was coś nagrać, ale niezwykle się cieszę, że znów tu jestem z Danielem i możemy sobie znowu porozmawiać nasze ulubione tematy. Cieszę się tym bardziej. A weź coś jeszcze poopowiadaj, jak tam ci sesja poszła, co tam ciekawego na studiach? Jezu. No dobrze, jasne. Co dobrego na studiach? Co dobrego? No bardzo dobrze na studiach. Jest, no, że tak powiem, zapieprz, nie? Ale to jest zawsze przy sesji, bo tutaj u nas na polonistyce trochę tak to wygląda, że mamy taki względny spokój tak do kwietnia, a wraz z terminem oddania pierwszych prac rocznych, takich prac no, krytyczno-literackich, literacko-naukowych, można powiedzieć, zaczyna się takie trochę piekło na ziemi, bo trzeba, terminy zaczynają gonić i wszyscy się, wiadomo, obijali trochę tam po majówce, przed majówką, po świętach wielkanocnych i później trzeba na te tory wrócić. Czasem jest ciężko, ale no, trzeba jakby spiąć pewną część ciała i wziąć się do roboty. A tak to dobrze, tak to dobrze. Na razie udało mi się zdać egzamin ustny z języka angielskiego, więc jestem bardzo, bardzo happy z tego powodu, że już mam jeden ustny egzamin za sobą, no a teraz przede mną jeszcze następny tydzień pracy, ostatnie kolokwia zaliczeniowe, no a później egzaminy się zaczną. Very nice, very nice. Eleven. Battle of War. Eleven. Pamiętasz to z tą windą, tam jak oni tam krzyczą do tego automatu. Eleven. Tak. Ale właśnie, ostatnio też widziałem filmik dzisiaj, jak zanim jeszcze zaczęliśmy nagrywać, ja powiem ci, jak inaczej to wszystko brzmi w języku angielskim, nie? Bo był taki filmik, gdzie ktoś tam jechał autobusem i ten autobus strasznie pędził i tam wszyscy w tym autobusie krzyczeli. I to jest w ogóle tak inne zachowanie niż nasze na przykład w takiej sytuacji. U nas by tam, wiesz, leciały, łacina podwórkowa by pewnie leciała, a oni tam wszyscy, wiesz, pray the Jesus, Jesus help me, nie? Masakra, się uśmiałem. Ja ci powiem, dziki. Że zawsze jak nagrywamy, to jest po prostu, tak, to jest cisza, jest po prostu cisza jak makiem zasiał, a jak zaczynamy nagrywać, jakiś bombowiec przelatuje, jakaś burza, cholera wie co, jakieś odgłosy, ale po prostu... Ale, czekaj. A ty co, gdzie jesteś, w Krakowie? Czy to u ciebie ten przejechał jakiś kombajn, czy to był jakiś samolot? Ja jestem w Krakowie, ale wiesz co, ja siedzę w moim mieszkaniu, tu jest cicho wokół mnie. No więc tutaj ja słyszałem, tylko wiesz, bo ja czułem bardzo ten mikrofon i po prostu tak, coś tu przez mikrofon. 5 minut coś tu przelatywało. Jak tak, to nigdy nie przelatują. Ale u mnie też tak, jak jestem w domu, bo cieszę się, że nie jestem w domu, bo jak ja nieraz miałem zdalne zajęcia i pani mnie prosiła, albo pan tam profesor, doktor o głos, żebym zabrał głos, to kurczę, albo dzwony w kościele, albo traktor, Jezu, albo pies. Albo wszystko inne, nie? I to jest zawsze tak. Pamiętasz traktor podczas naszej wizyty? Tak, linii? Traktor, pamiętam, to był traktor, tak. To ja wtedy nagrywałem w pokoju siostry przy otwartym oknie, bo to było ciepło, tyle, że potrzebowałem powietrza jakiegoś świeżego, żeby oddychać. I otwarłem sobie okno u niej i kurczę, wtedy to była masakra, bo tam cały jakiś orszak przejeżdżał po prostu. Aha. Trykotania, buczenia i wszystkiego, nie? W międzyczasie nam się tematy zmieniały tutaj, ale ostatecznie zaproponowałeś taki wdzięczny temat. Komedie romantyczne przełomu lat 90. i 2000. Renesans tychże komedii. I co nam ciekawego powiesz, nasz drogi filmoznawco? Powiem ci, ja w ogóle zacznę może od tego, że tak trochę ten temat zmieniałem, bo nie do końca wiedziałem, w co tak wejść. Ale pomyślałem sobie, że ostatnio był Dzień Matki i tak pomyślałem, te komedie romantyczne to często nam się kojarzą z naszymi mamami. Na przykład mi tak się trochę kojarzy, bo tak w pewnym sensie to są takie pierwsze filmy, które się kojarzą jakby nam z mamą, czy tam z jakąś przyjaciółką, a ja powiem ci też sam, jestem ogromnym fanem komedii romantycznych, trochę tych starszych, ale dzisiaj właśnie, jak już Daniel powiedział, chcemy się skupić tutaj w tej rozmowie naszej na tym renesansie tych komedii romantycznych, czyli początek lat 90., tam końcówka i tam ten przełom lat 90., 2000., gdzie powoli już w latach 2000 ta komedia romantyczna, no nadal oczywiście istnieje, ale traciła na tym, ta magia się jakby traciła, ulatywała z tych komedii romantycznych, mam takie wrażenie. Nie wiem, jak Daniel, czy ty jesteś fanem takich filmów, ale... Jestem, ale nie jakimś takim, wiesz, nadmiernym, tak. Nie takim nadmiernym, że tak powiem. Tak, ale powiem ci właśnie, ja też podobnie i
Ale myślałem, że to jest temat, który warto poruszyć z tego względu, że trochę się mało o tym mówi teraz. Że, bo teraz się, wiesz, teraz jak się mówi komedia romantyczna, no to się myśli o jakichś takich filmach, które no, nie są w ogóle śmieszne współcześnie, nie? No i tak samo ta komedia romantyczna, to co kraj, to komedia romantyczna jest inna, nie? Bo można tutaj powiedzieć o filmach, o komediach romantycznych polskich, o komediach romantycznych z amerykańskich oczywiście, tych brytyjskich, które według mnie są najlepsze. Ale każda z nich ma coś do zaoferowania. No ja na przykład fanem polskich komedii romantycznych nie jestem, bo na przykład u nas mi się wydaje, na naszym polskim podwórku kinowym, że tak powiem, ta komedia romantyczna trochę się zaczyna źle kojarzyć ostatnio, bo komedia romantyczna to jest teraz biały plakat, Karolak i jakieś głupie jego teksty w całym filmie. Ostatnio, wiesz, ja pamiętam już lata 2000 tam, czy 2000, nie wiem, 10 powiedzmy, to już były te gnioty, jeden za drugim produkowane. Kac Vegas, pamiętasz? Nie Kac, tak, ale nie martw się, kotku, jak tam coś tam, tak. Co masz w środku, takie filmy... jakieś takie głupkowate, wiesz, durnowate. Właśnie, bo to jest właśnie ten problem, to jest takie wszystko przesadzone, wiesz, bo to jest takie głupie po prostu. A ja na przykład tutaj chciałbym trochę opowiedzieć o tych komediach, które mają jakąś wartość jeszcze, które dla polskich, coś tak? przekazują. Które się, wiesz, ogląda i się na nie patrzy i się myśli, kurczę, dobra, i to się dobrze ogląda, ci bohaterowie mają sens, cała ta fabuła ma jakiś sens, to nie jest jakieś głupie, no bo wiadomo, komedia romantyczna rządzi się swoimi z tymi prawami oczywiście i tam właśnie widz przede wszystkim oczekuje takiej komedii romantycznej, no wzruszeń, uśmiechu, tych łez właśnie, o których powiedziałem, no ale przede wszystkim tej love story, nie? Ale właśnie takiej love story, która jednocześnie rozkochuje nas sobie, a jednocześnie nas bawi, nie? Bo wiadomo, jeśli chcemy obejrzeć taką love story, to wiesz, włączymy sobie jakiś melodramat taki, nie? Typowy melodramat, gdzie jest bardzo patetyczna miłość, tam wiadomo, jakaś zakazana miłość. No a komedia romantyczna to jest właśnie taki gatunek, który ma nam jednocześnie pokazać trochę tej takiej romantyczności, tego patetyzmu, ale jednocześnie ma nam pokazać, że to jest takie wszystko zabawne i koniec końców wszystko się udaje, nie? No, trochę jest to mimo wszystko taki, że tak, jakby to powiedzieć, takie może nie głupie, ale takie łatwowierne dla niektórych może być, bo wiadomo, jak ktoś się naoglądał w jakimś okresie swojego życia komedii romantycznych i tak się w nie wczuł, no to później może sobie myśleć, że tak życie wygląda, oczywiście tak życie nie wygląda, ale właśnie ta komedia romantyczna się ogląda dlatego, że chce się wierzyć, mi się wydaje, w taką miłość jak z komedii romantycznych, nie? Nie wiem, czy może ja... Trochę bredzę o tym, nie tak, ale mam wrażenie, że tak właśnie jest. Przede wszystkim właśnie to oglądamy przez ten pryzmat tego, że chcemy być trochę jak ci bohaterowie. Że chcemy się zakochać i patrzeć w oczy drugiej osobie z motylami w brzuchu. I najlepiej, żeby w tle jeszcze jakaś muzyka leciała romantyczna, nie? Jak się nazywa ta seria, przepraszam, z między innymi z Danutą Stenką na podstawie książek? Z Danutą Stenką? To była seria czy jeden film? Bo ona miała film Nigdy znaczy w życiu. Ona miała jeden, ale tam inne aktorki grały w tych różnych częściach. Co to było? Czekaj. Wspomnij. Ja zaraz sprawdzam. Bo Grocholi czy... A to jeden nie tylko nie Mnie wiem, Kochaj, czy... tylko... Jak to było? Nie, Nigdy w życiu było. Nigdy w życiu. O, i tam jest cała seria tych filmów takich. Tam był A to też... jest seria tych filmów? To ja nie wiedziałem, że tam jest cała seria tych filmów. Tak, tam jeszcze inna aktorka gra. Ta co... Jak ona się nazywa? Kurczę. Już ci wszystko powiem, bo ja tu mam wszystko pootwierane, moje wszystkie notatki. Bo powiem ci właśnie, ja Nigdy w życiu widziałem raz i to powiem ci, mi się wydaje, jest jedyna taka polska komedia, jedna z niewielu. A jest, dobra, ja wam pokażę, jest dalej. O, to. Okej, czyli to jest, a to nie wiedziałem, że to jest druga część, dobra. Widzisz. I tam czyli też ona się nazywa Grażyna Wolszczak, ta druga jakby. Wolszczak, a i tam gra z nią nasz ten DeLong, Paweł. Tak, nie? Paweł DeLong, Pazura też tu gra. Tego męża jej, no. I tylko tak patrzę, że z tej pierwszej części nie zmieniła się tylko Marta Lipińska, która gra matkę Judyty i w pierwszej części. Ej, to ja Daniel, nie wiedziałem, że to jest, kurczę... Połączone, No, jestem w szoku. Co tu się dzieje? Zawsze się czegoś dowiadujemy na tych naszych podczas tych naszych spotkań. Które to są lata? Już 2000, nie? 2004. A, to jeszcze się mieścimy w naszym temacie, no. Tak, się mieścimy, ale powiem ci, te Nigdy w życiu ostatnimi czasy, ja nie wiem, bo ty może TikToka, nie wiem, czy masz TikToka, czy nie masz? Nie mam i się wzbraniam, ale pewnie będę bardzo dobrze, bo to jest uzależniające, ale powiem ci, Daniel, to ten film Nigdy w życiu jakiś czas temu odżył na TikToku i szczególnie ta jedna piosenka z tego filmu, Blue Cafe, You May Be In Love, i ona po prostu była jak odżyła? W co drugim TikToku. Lubię to. W sensie lubię bardzo fajna piosenka.
Ja w ogóle nie wiedziałem, że to jest Blue Café. Świetne to jest. No, a ona teraz wróciła podczas Opola, nie? Wokalistka. Tak, ona właśnie, ja byłem w szoku, bo tam się w ogóle Opole też odżyło ostatnio. Nie, dobrze, ja mówię, to właśnie ta wokalistka wróciła teraz. Tak, a to chyba była, no, tak, bo czy ja nie śledzę, powiem ci, tak, tych... Tatiana, tak? Okupnik? Tak, Tatiana, Okupnik, ale nie śledzę, tak powiem ci, tych opolowych, opolowych festiwalów, bo jakoś mnie to nigdy nie interesowało. Ja powiem ci tak szczerze, to może być bardzo kontrowersyjna opinia, ja nigdy nie byłem fanem polskiej muzyki, ani, znaczy tej współczesnej przede wszystkim. Ja tam lubię na przykład Lady Punk, wiadomo, Dżemu też posłucham z przyjemnością, ale nigdy nie byłem fanem jakiegoś takiego polskiego podwórka muzycznego. Nie znasz tych wszystkich Roxan, Węgiel, Bowskich i innych? Węgiel kojarzę tylko, że jest. I tyle, powiem ci. Ja strasznie nie ciekawe, lubię takich... Ciekawe, że ty mając 21 lat, tylko kojarzysz. To ja już mogę spać spokojnie, bo ja też to mówię, że ja ich w ogóle już nie kojarzę od, nie wiem, od 10 lat już nie wiem, kto tam jest. Cały czas mnie zaskakują jakieś nazwiska. I co się okazuje, powiem ci, że jak ja się o nich dowiaduję, to one już się okazują, że już są weteranami polskiej sceny muzycznej. Jak... No bo tak właśnie jest, Daniel, bo powiem ci, to jest podobnie właśnie jak z tymi komediami romantycznymi, że to teraz hurtowo wychodzi te gwiazdy i te nowe jakieś twarze. I tak samo jest z tymi komediami. Powiem ci, taki Netflix nas teraz zasypuje po prostu masą komedii romantycznych. Jest świąteczna komedia na święta, jest 150 pierdyliard za przeproszeniem komedii romantycznych na święta. I każda jest gorsza od innej. Jest taka sama jak ta każda inna, jest tak samo zła i powiera te straszne klisze i nie wnosi nic nowego, nie? I ja ci mówię, że ja nie wiem, kurde, czy jeszcze będziemy w stanie kiedykolwiek zobaczyć współcześnie dobrą komedię romantyczną, która będzie oryginalna. No bo tak, tak wracając trochę do tematu. Taki dziennik Bridget Jones, nie? No to mamy komedię romantyczną, tak z początku lat 2000, która w sumie nam się rozkłada w czasie, bo teraz jest w trakcie kręcenia czwarta część i w lutym ma być premiera na walentynki, to taka seria nam się rozkłada w sumie na praktycznie 25 lat. No bo pierwsza część 2001 chyba, druga 2005 czy czwarty, potem trójka 2016, teraz czwórka 2025 ma wyjść. No to takie serie jeszcze mają sens, bo one jeszcze zachowują ducha tego poprzedniego i przede wszystkim mają tych bohaterów, których my znamy, nie? A jeśli teraz by ktoś chciał wypromować nową komedię romantyczną z nowymi bohaterami, to musiałby naprawdę się postarać, żeby ten scenariusz i ci bohaterowie byli charyzmatyczni. Bo ja nie wiem, jak to jest i to jest też trochę takie nawiązanie do tego tematu, o którym chciałem pierwotnie rozmawiać, czyli trochę ta choroba tych sequeli, prequeli i tego wszystkiego, ale właśnie podwórko filmowe i szczególnie to hollywoodzkie cierpi na chorobę, która nazywa się brak kreatywności, nie? Już tutaj parę razy krzyczałem w trakcie podcastu, że Hollywood nie ma pomysłów na siebie, że to jest po prostu ciągnięcie tych samych klisz od w sumie 10 lat. Zdarzają się jakieś perełki, ale ich jest coraz mniej, mam wrażenie. Przepraszam, powiedz mi, co sądzisz o tej Godzilli Minus One. Minus One. Dobra, już mówię, bo ja widziałem, że to tam niezbyt to ci się podobała, nie, ta Godzilla. Nie, szczerze mówiąc, jakoś przysnąłem nawet. Znaczy, no, okej, okay, fajnie. Powiem to, trochę jak się nie zgodzimy z tym, wtedy wiesz, wszystko wszędzie naraz. Tak, tak. Jakby technicznie okej, okay. Godzilla, bo ja się uczę, wiesz, się mówiło zawsze Godzilla w Polsce. A to jest Godzilla, nie? Godzilla. Nie? Godzilla, i tak już wiesz, tym swoim... A Gojira w ogóle, jeszcze to pierwotnie to było Gojira, jak ta nazwa tego zespołu, wiesz. Aha, ale w ogóle powiem ci, ta Godzilla, ogólnie Godzilla będę mówił, powiem ci tak, Daniel, ja podzielam w tym sensie twoją opinię, znaczy mi ten film się podobał, ja nie powiem, że on mi się nie podobał, ale ja się spodziewałem po tak entuzjastycznych opiniach... Właśnie o to chodzi, ja byłem w sumie... szoku. Oscar, tak. I wiesz, i wszyscy tacy podnieceni, że takie ja tu oglądam, myślę, ale będą fajerwerki, a tu... No w sumie ten potwór tam jest dwa razy w trakcie filmu? No, raz się tam buja na plaży, tam się miota. No powiem ci, Daniel, ja chciałam, żeby to było to zniszczenie. Jezus, ta Godzilla, on tam przyszedł, zniszczył trochę tego miasta, z czego pokazano jakieś sekundę. Ja myślę, oglądam sobie tę Godzillę, no trochę to też było takie love story przede wszystkim, ale też to love story nie wybrzmiało w tej Godzilli. Trochę ten dramat tych ludzi mi nie wszedł, ale może dlatego, że ja nie jestem fanem ogólnie wschodniej kinematografii. Ja lubię Akira Kurosawę, lubię go, ale
innych twórców niezbytnio. No Parasite mi się podobał na przykład i Wszystko wszędzie naraz, ale Wszystko wszędzie naraz to jest w sumie amerykański film. No ale ta Godzilla, powiem ci, zawiodła mnie. No i mnie też, powiem szczerze, bo fajny potwór, w sensie okej, fajne te wysuwane te kolce. To było super, to było fajne. Ale czy te efekty zasługują aż tak bardzo, aż na Oscara, to ja nie wiem. No powiem ci, Daniel, to czasem wyglądało plastikowo. Nie wiem, czy ty masz takie wrażenie, czy może ja miałem zły telewizor. Ale zobacz, jak on szedł przez miasto, on sobie człapał kroczek za kroczkiem, wiesz. Tak, ale w ogóle samo to... Godzilla rozpieprzająca budynki łapami, szaleństwo, wiesz, no było trochę, ale... Tak. I wiesz co też, Daniel, ja zauważyłem, ja nie wiem, to jest może moje czepianie się, ale on tam, jest tam taka scena, pamiętasz, ona tam wypada, ta dziewczyna jego z tego tramwaju i tam biegnie ten tłum ludzi po ten asfalcie i ta Godzilla jest dosłownie do wody, do basenu czy tamtego, parę metrów za nim jest ta Godzilla, ona stąpa po tym asfalcie i ten asfalt pod nimi się nie załamuje, ani nawet nie ma jakichś, wiesz... Nie ma jakichś pęknięć. Ażby się chciało, kiedy to jest film nagrodzony Oscarem za efekty specjalne, żeby ten film miał takie detale właśnie, że on tu idzie, jest taka siła naporu, że ten asfalt też pęka pod nimi, nie? No, ale powiedz mi, co tam jest takiego specjalnego? Tyle powstało filmów ostatnio z efektami specjalnymi, które są o niebo moim zdaniem lepsze. Nawet te Marvelowe różne. A tu co? Właśnie, nie powiem ci, wiesz, bo to się zaczynało dobrze. Fajne realia, że druga wojna światowa, nie? To się wszystko tak fajnie tutaj ten, ale powiem ci, zabrakło mi tej grozy, bo jak ja oglądam film Godzilla, to ja, to jest z zasady, z takiej starej zasady pisanej, Godzilla to jest film grozy, nie? No tak, Godzilla kontra Hedora, się oglądało te wszystkie odcinki, może już nie na, ale ja jeszcze na VHS-ach dawno temu, wiesz, Godzilla to był szał wszystkich wypożyczalni wideo. Tak, właśnie, człowiek miał oglądać ten film, miał się bać, powiem ci, jest taki na przykład film... z 2017 roku Kong Wyspa Czaszki i powiem ci, to jest amerykański film o Kongu, czyli King Kongu naszym. I powiem ci, tam czułem na początku przynajmniej, bo potem tam w akcie trzecim, czwartym tam trochę to upada, ale na początku czuło się tę grozę. Ten Kong był duży, on był przerażający, on wyglądał jak małpa, nie jak ten, wiadomo, miał taką bardzo mocne rysy, takie małpie, takie przerażające wręcz. I to się dobrze oglądało i to człowiek czuł to napięcie, a ja to nie czułem żadnego napięcia. Ty, ale teraz chyba powstał jakiś, że Godzilla z King Kongiem gdzieś tam rozrabiają razem wspólnie? Tak, tak, to jest właśnie równolegle do tego Godzilla Minus One powstał Kong i Godzilla Kong, czekaj, zaraz powiem ci pełną nazwę, bo a ten Kong z Czaszką też miał jakiś, w tym samym czasie powstał drugi film o King Kongu też, nie? Tak, bo jest... Tam był innych rozmiarów, tamten był mniejszy, tak. Ten był większy. W ogóle tych King Kongów to jest tyle wszystkiego, o to było to... w tym potwierdza roku, twoją teorię, że wszystko jest wtórne, nie ma żadnego nowego pomysłu. No patrz, w tym roku, Daniel, wyszło Godzilla i Kong, Nowe Imperium. Oceny ma bardzo słabe, to ja pamiętam, że ma słabe. I teraz tak, 2 lata temu wyszła Godzilla versus Kong, 4 lata temu wyszła Godzilla 2 Król Potworów. I tak takie to uniwersum się tak rozrasta i to uniwersum się rozrasta, a nie ma też pomysłu na siebie. W którymś tam grał Jack Black, nie? To Jack Black brał w tym starym jeszcze. To jeszcze był taki film, który nakręcił Guillermo del Toro, Guillermo. To on jeszcze nakręcił całkowicie odrębne od tego, bo teraz się tworzy takie monster uniwersum trochę. Tam się tworzy. A Guillermo nakręcił w 2006 roku Konga, King Konga po prostu. Który był remake'iem tego klasycznego, tam Naomi Watts gra tę blondynkę, nie? Którą wcześniej tam gra Jessica Lange i tam inne wszystkie te aktorki. On jest większy i on ją tam na tej dłoni, tak jak w klasyku, nie? Tak, tak. I tam w Nowym Jorku potem są na Empire State Building się spinają te bardzo pamiętne sceny. No też Godzilla, King Kong też trochę love story, nie? No można powiedzieć, bo no coś tam było, trochę to było, wiadomo, takie dla mnie... Cały czas jesteśmy w temacie. Dla ciebie to było cringe'owe trochę. No tak, było, no było. No bo to wiesz, no to baba z taką małpą, no ale coś w tym było, powiem ci, bo mi autentycznie w tym filmie z 2006 roku, no mi się tego King Konga, Konga zrobiło szkoda, bo chłopak tylko się zakochał w jakiejś tam kobiecie, a go zaraz postrzelili. No co z tego, że był dużą małpą? Żeby życie miało smaczek, raz dziewczynka, raz zwierzaczek. No ale dobrze. Wszystko o miłości, bo ten Kong Minus One, cały czas jesteśmy w temacie, bo ten Minus One też jest o miłości. Tak, tak. Nie będziemy spoilerować. Ja powiem...
Chociaż ja tam fabuły tak, nie ma zbyt wielkiej, ale... Tak, tak, tak. Ja ogólnie powiem tak może dla naszych słuchaczy, że my tak zawsze z Danielem mamy taki niby temat narzucony jeden, ale my zawsze tak sobie oscylujemy no. wokół tego tematu. Żeby zresztą nie było, jak posłuchacie poprzednich odcinków, to się dowiecie. I dowiecie się właśnie, też, że ja zawsze mu się tak wcinam. Także to nie jest nic tak, nowego. I proszę nie komentować, że prowadzący w oburzający sposób przerywał gościowi, bo tak jest po prostu zawsze. Proszę się przyzwyczaić. Tak. To jest, bo się spotkały dwa wariaty, które mają pełną głowę pomysłów na mówienie o czymś i próbują, każdy jeden drugiego próbuje przekrzyczeć. To jest super w tym moim zdaniem. Bo chyba... No ma to swój smaczek, bo mam potwierdzenie od ludzi, że jak pytałem o najulubieńsze odcinki, to podobno nasze robią furory. Tak. Także. Czytałem. Bo to takie, wiesz, to jest nie to takie ułożone, że tam jest wywiad taki poważny, jak z sędzią Tuleją. Nie, my sobie tak gadamy. Nie, właśnie mówię, bo to jest też ta seria nasza, bo to już w sumie seria, bo to już jest chyba piąty czy szósty odcinek? No, chyba, nie wiem, szósty może. Na szósty już. Żeby to właśnie trochę tak, wiadomo, to jest trochę inna forma u nas. My sobie po prostu robimy taką pogadankę o filmach, a nie robisz tutaj taki sztywny wykład o filmoznawstwie, nie? Bo tutaj wydaje mi się, że tutaj trzeba tą pasją się dzielić bardziej niż tak oni, wiadomo, jej nauczać. To trzeba się dzielić, żeby zachęcić. No, no ale dobrze, ale co było w filmie Zakochana złośnica z 99 z Julią Stiles, czego nie ma we współczesnych komediach. O. A Zakochana złośnica, ja muszę w ogóle czy plak. A to jest to, tak, to jest ten Things I Hate About You. W ogóle tłumaczenie jest takie, jakie jest. No ale co było w tym filmie? Powiem ci. Wiesz, to jest ogólne pytanie. No. Nie chodzi o sam film, tylko chodzi ogólnie o klimat, nie? Ogólnie, powiem ci. Jest coś takiego, Daniel, że jakoś na przełomie lat tych 90. właśnie zauważono takie zjawisko, że Rambo musi powoli ustąpić Romeo. I już tłumaczę, o co chodzi. Bo oczywiście lata 80. to był jeden wielki boom na filmy typu Rambo, Terminator, wiadomo, Obcy, nie? O którym też mówiliśmy w jednym z podcastów. Polecamy. Filmy takie męskie, gdzie królowała ta taka męskość na maksa, gdzie właśnie najważniejsze było to, żeby pokazać takiego awanturnika, jego życie pełne przygód. Oczywiście tam była ta kobieta, ale znaczy w sumie, ale wiesz, no to jakby to było wiadomo, to każdy to kupował, każdy to oglądał, bo to były filmy, wiadomo, które dostarczały ogromnej takiej dawki emocji, ale przyszedł rok 91 i z tego, co pamiętam, angielskie pismo The Guardian, chyba tak jest takie The Guardian, właśnie napisało, że w tym właśnie roku ogromny sukces osiągnęły kasowy i w ogóle, wiadomo, frekwencja w kinach i też krytycy też się dosyć byli przychylni do tych filmów, osiągnęły takie filmy jak Pretty Woman czy Uwierz w ducha. I dlaczego tak się stało? Trudno może powiedzieć, ale wydaje mi się, że takie filmy jak Pretty Woman czy Uwierz w ducha były tym, czego kino wtedy potrzebowało, czyli trochę historiami, które wiadomo, że się nie mogą zdarzyć raczej, ale jednocześnie takimi historiami, które opowiadają o nas, o ludziach, tak? No bo wiadomo, no nie może tutaj być jakiś duch w postaci Patryka Swayze, który wraz z Demi Moore robi tam jakiś wazon z gliny, nie? Ale to, że na przykład Demi Moore straciła w tym filmie Patryka Swayze w taki sposób, jaki straciła, czyli tam przez morderstwo, jeśli dobrze pamiętam, przepraszam za spoiler, to było bardzo takie ludzkie i otwarte. Mi się wydaje, publiczność miała trochę dość już tych wszystkich Schwarzeneggerów, Stallonów i innych, którzy tylko latają i odcinają kończyny. Publiczność chciała historii, która złapie za serce, nie? I myślę, mi się wydaje właśnie, że lata 90. już w pełni jakby nabrały takiej wprawy w pokazywaniu tego, bo oczywiście komedia romantyczna no, ma swoje źródło, jak każdy inny film hollywoodzki, daleko, daleko w latach jeszcze 20 czy tam 30, bo wtedy w 20 powstaje film Moritza Stillera Erotikonie i to jest historia miłosnego trójkąta, znaczy trójkąta, czworokąta, przepraszam, jeszcze lepiej. I już zawiera pewne cechy komedii romantycznej, bo jest to stworzone z tego, bo ja też sobie przygotowałem się, trochę poczytałem parę artykułów, jest to film stworzony na wzór takich farz francuskich, tak? I on właśnie wyznaczył taki pierwszy nurt tych komedii romantycznych, czy takich w sumie nawet nie jeszcze romantycznych, ale takich komedii z pieprzykiem trochę. I on wyznaczył takie cechy, że te filmy muszą mieć taki elegancki styl, muszą być pełne wdzięku, uroku,
poczucia humoru, ale muszą też mieć właśnie tą szczyptę tego wzruszenia. I ja tego filmu Eroticoni, ja tego filmu nie widziałem niestety, bo to jest dosyć, to jest bardzo stary film, to on już ma 104 lata i na pewno pewnie ciężko go będzie znaleźć, nawet nie sprawdzałem, ale od tego czasu komedia romantyczna coraz bardziej się zaczyna kształtować. I tak powstawały, wiadomo, film typu Ich noce z 1934, potem powstał film Życie jest wspaniałe, tak? 1946. Czy Garsoniera z 1960 roku, nie? Z Shirley MacLaine i Jackiem Lemonem. I te filmy już oczywiście w pewien sposób były takim wzorcowym przykładem tego, jak zrobić komedię romantyczną. Teraz weźmy na przykład taką Garsonierę Billy'ego Wildera, nie? No to mamy bohaterkę graną przez Shirley MacLaine, mamy bohatera granego przez Jacka Lemona. Czyli mamy dwóch bardzo dobrych aktorów, jednego genialnego komika, który naprawdę no już w filmie pół żartem, pół serio pokazywał, że jest po prostu genialny w swoim fachu. No i mamy piękną Shirley MacLaine, która dopiero się szlifuje, ale już ma wielki potencjał dziewczyna. I oni w tym filmie grają historię i pokazują historię, która jednocześnie bawi, rozkochuje nas sobie i wzrusza. Bo ta Garsoniera, to jest, no po angielsku The Apartment, to jest film, który nie jest taką typową komedią romantyczną. To jest film, który ma te elementy komedii romantycznej, ale już z nią eksperymentuje. I właśnie tak, takie filmy typu właśnie Garsoniera powoli się rozwijały i później nastały lata 70. Ja przepraszam, że tak mówię wszystko naraz, ale chcę, żeby taki był rys zarysowany, że tak powiem, mleko masą maślane. Ale później to znów ewoluowało. Lata 70. po 77. roku dostajemy filmy Woody'ego Allena, tak? Czyli mamy komedie takie neurotyczne, tak? Bo powstaje Annie Hall, powstaje Hanna i jej siostry, gdzie ta komedia romantyczna po raz kolejny zostaje zreinterpretowana trochę. Oczywiście zachowany jest ten model i ten taki sztafasz komedii romantycznej, ale przedstawione romanse mają taki patologiczny i wręcz na wpół taki chorobowy charakter. Bo ci bohaterowie na przykład z filmów Woody'ego Allena i szczególnie ci bohaterowie, które gra Woody Allen i bardzo często tę żeńską jakby tam partnerkę tego bohatera gra Diane Keaton, czy tam Mia Farrow i zawsze ci bohaterowie mają pewne cechy i te cechy były bardzo długo przez Allena jakby ulepszane, bo ci bohaterowie są sfrustrowani, neurotyczni, są na takim skraju załamania nerwowego i są niezaspokojeni uczuciowo, tęsknią za miłością, ale oni czują, że ta miłość nie istnieje. Chcą z jednej strony być z kimś, z drugiej strony nie chcą być z nikim i tak się przerzucają. Ale mieliśmy nie mówić o mnie, umawialiśmy się. Daniel, to są fakty po prostu. Wiesz, o co chodzi? To jest to, że mam taką teorię, że każdy film, który kiedykolwiek powstał, jest odzwierciedleniem pewnej osoby, którą znam, więc mogę cię wrzucić do filmu z Woody'm Allen. Zaszczyt. No ale słuchaj, i teraz powoli dochodząc do lat 90. Te filmy Allena zazwyczaj nie miały tego happy endu i to były komedie, słuchaj, które były nominowane do Oscara, które wygrywały Oscary, nie? Annie Hall wygrała Oscara, nie? Hanna i jej siostry także tam zebrała parę statuetek. Ale to były komedie, które były dla takiego szarego widza, dla takiego młodego na przykład człowieka w tamtych czasach, który szukał w tym kinie, na przykład taka dziewczyna, która szukała w tym kinie historii o wielkiej miłości, no taki film Woody'ego Allena, no to ją zniesmaczył po prostu, no bo wiadomo, już pomijając całą ten lore tam Allena i co on tam wyprawiał w ogóle, co on tam ma za związki, co on robił, to mnie mało teraz interesuje, ale filmy Woody'ego Allena, te neurotyczne komedie, to są filmy, które się ciężko ogląda, bo to są filmy, które operują inteligentnym żartem i tego typu sprawami. No i wiadomo, tak przechodzimy i końcówka lat 80. zaczynają powstawać takie typowe komedie romantyczne, które już znamy właśnie z tego renesansu. Bo w 1988 roku wychodzi film Pracująca dziewczyna, Mike Nichols reżyseruje, Harrison Ford, Sigourney Weaver i Melanie Griffith tam grają. Później wychodzi Kiedy Harry spotkał Sally i później tak to się właśnie rozwija. I słynna scena, nawet słynne sceny w tych filmach, bo ten film jest cały słynny. Kiedy Harry spotkał Sally, czy nawet to która później scena? Wiesz, którą scenę mam na myśli? Czekaj, bo kiedy Harry poznał Sally, to jest to, jak oni się spotykają na tym wieżowcu, nie? No, jaka tam to była jest to. Scena? Czy mi się już pokićkało?
Bo jeszcze jest ten, bo Nie ja w było ogóle... z Meg, nie Meg Ryan, tylko... Tak, bo słuchaj, bo są trzy filmy, które ja kojarzę i to są wszystkie trzy filmy, które Ja współtworzyła mam albo na myśli tworzyła film Nora... udawanego orgazmu w restauracji. Ach, to jest to, tak, to jest udawany orgazm, kiedy Harry poznał Sally, a No, wiesz co no jest z to tym? dobrze mi brzęczało, Tak, dobrze. bo na tym No. wieżowcu to jest w tym, Bezsenność Seattle. I to jest też Ryan, ale to jest Tom Hanks. To jest I Tom oni też Hanks, tak. mają wyślij wiadomość, tak? Tę drugą część Tak, jakby tego. masz wiadomość, masz wiadomość. O, Masz masz wiadomość, kocham wiadomość. absolutnie. I tutaj z tego miejsca, bo teraz chwilę chciałbym się zatrzymać na tej, na Norze Efron i tej takiej trylogii filmowej. Tutaj chcę z miejsca pozdrowić moją dobrą przyjaciółkę Anielę, która właśnie jest ogromną fanką filmów Nory Efron. I tutaj właśnie chciałem powiedzieć właśnie, że Aniela, końcówka lat... uwielbiamy Cię, pozdrawiamy. Tak, kochamy te filmy, super jest, nie? Ale no, ale Nora Ephron właśnie to jest osoba, która w pewien sposób, scenariuszowo oczywiście, wyznaczyła właśnie ten nurt tej nowej komedii, którą my teraz znamy, czyli tej komedii z lat 90. Bo Nora Ephron napisała scenariusz do Kiedy Harry poznał Sally, do Masz wiadomość i do Bezsenności Seattle. No a dużo później jeszcze do Julia Nie z Meryl mylić Streep, ale... z Zakiem Efronem, któremu się zmieniła szczęka. Widziałeś, jak on wygląda teraz? Tak, ale wiesz, że to jakiś się gdzieś wywalił i miał jakiś ponoć wypadek z żuchwą. No właśnie, bo ja Potem słyszałam, że to miał... jak ćwiczył, to tak sobie wyćwiczył tę żuchwę, że się zrobiła taka właśnie. No to, ale to jest, ale powiem ci, właśnie wczoraj, ja tutaj trochę wyciągnę w konwersacji mojej ze znajomymi, to właśnie Aniela, o której mowa przed chwilą, wysłała zdjęcie Zaka Efrona To i widzisz. napisała, co się stało Zakowi Efronowi. No to się No ja stało, że się byłem... wywalił, rozpieprzył sobie za przeproszeniem, ale no dobra. No taka. Ja nie wytnę, nie będę tego wycinał. No przestań, no przecież zaraz do tego. No Rozpieprzył mów. sobie twarzyczkę i coś tam czytałem, że właśnie musiał mieć rehabilitację i tak mu się tu O zgrubiało chyba. matko, o matko. Ej, a to jest No. strach, ale powiem ci, nie wiem, jaki ty masz Pamiętasz stosunek do Zaka te jego Efrona? filmiki wczesne, takie jaki taki ładny chłopczyk tam No jak tymi tak, z no, High School Musical, sąsiadami nie? high school, ale potem jak z sąsiadami walczył tam w tym takiej komedii. Tak, i tam, tak, tam grał ten, jest, za to się nazywało. Chyba, coś tam, nie było to jakiejś wojny, coś tam? Coś tak, Sąsiedzkie... no, ale to było Coś dobre, to było takiego. niezłe. A teraz to jest No. zupełnie inny człowiek z tą nową szczęką. Szczęką. No ale wiesz, tak samo on jeszcze też zagrał w tym, w Lakierze do włosów, nie? W tym musicalu, tam John Travolta jest kobietą. Znaczy gra kobietę. Nie wiem, czy kojarzysz. Tak, ale on jest też, wiesz kogo on mi przypomina? Jareda Leto z tego, z American Psycho. Ej, no. Nie? Jared Ej. Leto trochę z twarzy do Zaka jest tak z tamtego Tak, okresu. tak. Do Zaka sprzed jeszcze tej szczęki takiej nowej. Jesteśmy straszni. Ale tak. American Psycho w ogóle też super film. Też Ludzie, bardzo, co, bardzo podobają dobry wam się film. nasze dygresje? Ty, do ciebie mówię, w trzecim rzędzie. Tutaj patrz. Mówi, że się podoba. Kiwa głową przestraszony. Dobra. Nie, ale to jest dobre. Ale, no, ale powiem ci właśnie, Zac Efron też są takie trochę, no bo to już Zac Efron, to już na przykład są to takie komedie romantyczne, te filmy takie romantyczne, które już właśnie zaczynały taką modę na tych fajnych, na tych lalusiów, te takie teenage dramy, teenage romance, nie? I takie rzeczy. Czy te takie nastoletnie tam romantyczne rzeczy, bo Zac Efron chyba do 40 prawie grał, kurde, tego nastolatka z liceum. No, Bo to tak wygląda. No czemu ale nie? właśnie, ale Generalnie oni wracając zawsze właśnie do Nory. nastolatków w amerykańskich filmach zawsze grają ludzie koło 30, także. Na przykład, nie wiem, pamiętasz pewnie Grease, nie? John Travolta i Olivia Newton-John, nie? Pewnie. I oni mając 30 lat grając licealistów, nie? No, No. zabawne to jest. Dlatego powiem ci, ja do tego filmu, ja go raz obejrzałem, on mi się wtedy podobał, ale ja więc do niego nie wrócę do tego filmu, bo mnie to po prostu odstrasza, Ty nie? wolisz Night Fever, Night Fever. Ej, a to jest fajny film, bo to jest, tam jest trochę kryminału, to się dobrze ogląda. Jest fajna ścieżka dźwiękowa, bo tutaj... O, przepraszam. O, już. Tam Bee Gees naprawdę zrobili kawał dobrej roboty. Ale dobra, wracając, żeby nie robić o Johnnie Travolcie, bo ja go nie lubię strasznie. Dla mnie to jest Nie zły lubisz aktor, tego który... Scientologa? Nie... A którego? Toma Cruise'a, czy co? Nie, mówię o... Przecież Travolta też był Scientologiem. Może Też nawet na... jest? Też był? Co Był, oni wszyscy no. z Scientologią? Podobnie Jim Carrey też miał taki etap. Ale Jim Co? Carrey już Ale gdzieś... sobie... Carrey gdzieś już odleciał w jakieś inne regiony, jakieś w ogóle już Jim Carrey całkiem to już w ogóle jest... Ja nie wiem kosmiczne. co. On jest wszędzie... Nie ma On już ciebie, nie wszystko ma mnie, zrobił. składamy się z jakiś tam element... Coś, jakieś, wiesz, gdzieś mu... Odjechał mu peron gdzieś tam.
No tak, ale mu tam odjechał, bo on tam w ogóle chyba chorował nawet. No, no, Ja nie no. wiem. Ale to tam jest porąbane. No wiadomo, to jest człowiek, który. No jakoś się zawsze trochę bałem, bo mnie trochę przerażał ta jego mimika. I tam Natomiast jego te. Krusa, do Krusa mam takie, bo jak czytałem, co on tam robił tym ludziom w tej sekcie, jak traktował No. tych ludzi niżej, wiesz, szczeblem, jakich tam się znęcał nad nimi, to nie wiem, ile w tym prawdy oczywiście, ale jakoś tak, wiesz. Nie Ale to wiadomo, jest zawsze jak to taki. się mówi, wiesz, jak to się mówi. Nie wiadomo, czy to Tak. prawda, ale smród pozostał, Tak, nie? tak. Jak tam Ale na powiem ci tym właśnie. dowcipie, że ukradłeś mi portfel, ale no nie ukradłem. O, znalazł się. No, ale No, no i co właśnie, teraz? No. dokładnie. Ale Ale smród powiem ci. pozostał. No. No, ale powiem ci właśnie, Daniel. Ogólnie z Tomem Cruise'em to ma tak dużo osób. Bardzo dużo osób właśnie tak ma, no bo to aż ciężko czasem, wiesz, bo go się ogląda na ekranie i go się chce lubić na tym ekranie, ale czasem się nie da po prostu, nie? Znaczy nie, ja ostatnio nawet oglądałem ten taki, co oni tam są, słuchaj, jak to się nazywa, na Oblivion, na tej wieży takiej, co kosmici tam sobie... Oblivion, czekaj, to chyba wiem, o co ci chodzi. Czekaj, zaraz sprawdzę, powiem ci, bo ja nie jestem takim fanem jego wielkim. Niestety tutaj z jego kinematografem to ja nie mam po drodze, mam. Co on tam jest, bo jest też drugi Tak, nie taki, co... pamięć, nie pamięć, Nie tak. pamięć, ale jest też ten drugi... Oblivion. No, i jest też Jeszcze drugi, bo to jest. jest... No, jak oni tam walczą z kosmitami... A, na skraju jutra, Tak, pewnie. tak, tak, Z tak, tak. No, Emily Blunt. no, no. To Tak, są tak. niezłe filmy. Ten Oblivion... To się tak czyta? Tak, to Oblivion? są fajne, bo on właśnie, sobie, bo on ma coś w sobie, Tom Cruise, że on bardzo dobrze umie No. dobierać sobie te projekty, że to są takie akcyjniaki, które się dobrze ogląda, no bo Raport mniejszości też był super. tak, no wiesz, Magnolia też fajnym filmem była, ale na przykład, no i sama seria Mission Impossible, no ja bardzo lubię, Top Gunna lubię nowego, bardzo mi Jack się nowy Top Reacher Gun też jest podobał. spoko. Naprawdę on robi dobre rzeczy, nie? Dobre filmy, Tak, bo ale... chłop ma bardzo dobre podejście do, on robi takie filmy, które są, no teraz może mniej, bo najnowsze Mission Impossible nie zarobiło na siebie aż tyle, ile przewidywano, ale ja myślę, że to jest przez to, że Tom Cruise trochę może za mało odświeżył formę, bo ta formuła jest nadal taka sama, jak była w przednich filmach. Ten nowy film się praktycznie niczym nie różni od tego, na przykład Fallouta sprzed, ilu, na 2018 rok to był Fallout, a w zeszłym roku wyszedł coś tam Dead, nie pamiętam dokładnie, bo tam Coś, coś idę sobie dead. języka złamać. Ale właśnie Tom Cruise ma dobre oko do tych, bo on tworzy takie filmy, które są blockbusterowymi, jakby takimi, wiesz, pewniakami. Są zazwyczaj filmy, które wychodzą latem i które się po prostu dobrze ogląda latem, nie? Takie po prostu akcyjniaki, nie? Takie, wiesz, sandboxy wręcz, można powiedzieć, jak tu nawiązujesz trochę do slangu growego. To jest takie piaskownice, gdzie po prostu my oglądamy i się cieszymy, jak głupi, że tutaj wszystko wybucha, on tu biega, bije się, skacze, tam jakąś kobietę i w ogóle, i to wszystko jest takie ten, nie? Taki, wiesz, Tom Cruise taki trochę, mówi się taki, wiesz, no trochę taki ostatni z tych osób, które jeszcze robią takie duże te filmy, nie? Bo coraz bardziej jednak wszystkie te hollywoodzkie i nie tylko hollywoodzkie produkcje się kierują ku takim bardziej kameralnym i budżetom i obsadzie kameralniejszej, żeby te filmy były teraz trochę tak się, mi się wydaje, tak się kreuje te filmy na takie bardziej kameralne, nawet czasem bardziej kameralne niż są, bo czasem te filmy uchodzą za kameralne, prawda jest taka, że tam grube pieniądze za tym stoją, nie? No ale jak już jesteśmy przy Tomie Cruise'ie, to warto nadmienić o Jerrym Maguire'ze. Właśnie miałem mówić, no. No, czyli też właśnie o w pewnym sensie komedii romantycznej, ale oczywiście z takimi elementami dramatu, czyli komediodramat romantyczny, jeszcze do tego taka mieszanka, bo właśnie I tam ta też komedia romantyczna. René Zellweger wspomniano już Tak, dzisiaj. Renée Zellweger się po prostu jedna z moich ulubionych aktorek, ja to naprawdę mówię, ja bardzo lubię Renée, ja bardzo szanuję za jej Ale rolę, bo ona. zaraz za Meryl Streep. Oczywiście, zaraz za Meryl Streep, oczywiście. Jeszcze jest Olivia Colman tam do zestawu powinna dojść. Aha. Aktorska, kobieca aktorsko, nie? Bo tam u facetów to inaczej u mnie, bo to ja mam takich aktorów bardziej typu Jack Nicholson, nie? Tam Cary Grant bardzo lubię. A to znaczy właśnie, ja teraz powiem się współcześnie nie mam takiego aktora, którego bardzo jakoś lubię, nie? Lubię tych starszych aktorów jak najbardziej, ale tych współcześniejszych to mało kiedy mam jakąś sympatię do nich pałam. Na przykład nie rozumiem tego zachwytu tym, Timothym. A, Chalamet, czy szalametem. jakoś tak. Chalametem, no ja na włosku nie wypowiem. Szalamala, Ta, mala, 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 mala. szalamalamala, nie? No Bo ja powiem jakby ci ja naprawdę, ja nigdy. nie wiem, może ze mną jest coś, na pewno ze mną jest coś nie tak. Oglądałem tego Ale z nowego, no też, Daniel, ale jakby no, my słuchaj, nowego oboje nie Łąkę, jesteśmy normalni. oglądałem tego Łąkę i po prostu od pierwszych scen, no nie, no po No prostu powiem ci, nie. no nie, Wszyscy nie? tak, nie no, Powiedz. super, tańczą, fajnie, zajebiście, w ogóle wszyscy zachwyceni, jakie piękne, kolorowe. Ja tak, to w ogóle mnie nie przekonało, zupełnie. On w tej roli
i te sceny z tego centrum handlowego, czy tam z tych sklepów, nie wiem, nie. No nie, powiem ci, Daniel, ja go widziałem pierwszy raz na ekranie tego Timothy'ego. Przepraszam jeszcze, i Hugh Grant jako ten... Umpa, lumpa, I got coś tam tell for you. Ale jak on w ogóle słyszał Hugh Grant, to będę już widział tego fioletową gębę. No dobrze, że ja sobie tego filmu nie oglądałem, bo ja powiem ci tak, ja rozumiem, że... Bo słuchaj, to jest pewien sposób... Teraz może powiem coś, co może kogoś oburzyć, albo coś... Ale to jest po prostu osoba, która jest teraz wywyższana i chwalona przez to, że dla wielu osób jest to osoba bardzo atrakcyjna. No dla mnie nigdy by nie była, bo ja będę miał wyglądać jak kościotrup trochę, jest taki szkieletowaty, ale to wiadomo, to jakby ja tam nie wnikam, może jest chory na coś albo coś, nie? No ja nie wnikam, oczywiście tutaj to jest tylko moja opinia, żeby mnie nie skancelowali. Ale po prostu powiem szczerze, że ja po prostu nie rozumiem fenomenu tej osoby, że co, że on jest jaki, co on wnosi do kina. To nie jest osoba, która, nie wiem, no na przykład... Są współczesne, na przykład taka Margot Robbie, no dla mnie to jest aktorka, która ma ogromny potencjał. Emma Stone, no po prostu Emma Stone to jest taka gwiazda, taka aktorka, która po prostu klękać przed nią, nie? A Timothy gra w tych bardzo dużych filmach i grywał już u bardzo wielu reżyserów, bo on i Woody'ego Allena już zaliczył nawet ten, u Nolana zaliczył już występ, teraz w Dune'ie jest, gra główną rolę, no nie kurczę, patrz w górę, nie umiem tak? go strawić. Nie patrz w górę z tą... A, i jeszcze nie patrz w górę z Meryl Streep zaliczył. W Małych Kobietkach też zagrał z Meryl Streep. No i powiem ci właśnie, ja nie rozumiem, bo właśnie tak jeszcze mówiąc, ja go zobaczyłem pierwszy raz w filmie W deszczowy dzień w Nowym Jorku, czyli w komedii romantycznej Woody'ego Allena. I ja go tam w ogóle nie kupiłem, nie? Jakby tam gra też Selena Gomez i tam, kurczę, jak ona się nazywa, ta jedna z tych bliźniaczek. A nie spamiętam. Ta, która gra w Człowieku w ogniu. Bliźniaczki tam się tylko kojarzą z tą... Olsenką pewnie, ale czekaj. To grała powiem. Czerwoną Wiedźmę w Marvelu. Co ona ma, te siostry bliźniaczki. A tak, tak, no Elizabeth Olsen, nie? Olsen, no. Fanning, i ona właśnie ma też siostrę. Fanning też jest właśnie aktorką, ale Elle Fanning właśnie tam gra. W tym filmie właśnie z tym Timothym i ona właśnie... no ona tam jest w sumie jedyna z Seleną Gomez-Strawna i z Jude Law. A tak to, poza tym to nikt. No. Ale wracając z naszych właśnie komedii romantycznych, teraz trochę znowu na ten tor wrócimy, bo już zaraz czas się skończy, bo też nie chcę za długo mówić, ale mamy te lata 90., mamy wysyp genialnych komedii i mamy, kształtują się nam, Danielu, i tutaj teraz ja się trochę zapomogę w artykule dr Małgorzaty Bulaszewskiej, która jest kulturoznawczynią, i ona podzieliła komedię romantyczną na takie jakby pewne wzorce. Jest 5 tych wzorców. I to jest mit Kopciuszka, przede wszystkim mit Kopciuszka, to może znaczy będę mówił po kolei, może nie wymienię, ale nie wymienię po kolei, tylko powiem i krótko powiem, o co chodzi. To mamy mit Kopciuszka, który oczywiście opiera się na bajce o Kopciuszku, wszyscy dobrze to znamy, czy mamy bohaterkę, bohatera, którzy są trochę niższych sfer, wiadomo, są biedni, można tak to ująć, są po prostu biedni, i szukają tego swojego księcia z bajki. No i takim mitem, wykorzystaniem mitu o Kopciuszku jest Pretty Woman. To już swoją drogą w ogóle, że Pretty Woman na początku miała być thrillerem, nie? Że tam ten, jak on się nazywał? Ten. Jak on się nazywał? Richard Gere? Richard Gere, właśnie. Że Richard Gere miał w ogóle tam zabić i coś takiego. Ale w końcu, koniec końców zrobiło się z tego historia romantyczna, czyli opowieść o tej Vivien, biednej i młodej dziewczynie do towarzystwa, czyli po prostu prostytutce. I właśnie tej takim wybawicielem okazuje się właśnie ten Edward, ten biznesmen, który właśnie na początku jest taki bardzo sceptyczny do tej Vivien nastawiony, ale ona z czasem się zakochuje, porusza jego serce, no i oczywiście jest happy end. Tam do niej przyjeżdża, tam wskakuje na te takie... typowe dla amerykańskich bloków i czy tam z tych budynków mieszkalnych takie te schodki, nie? I takie te balkoniki. On tam się spina do niej z bukietem kwiatów i jest happy end, nie? I to jest jeden z takich przykładów. Drugim z takich przykładów jest na przykład Notting Hill. Nie wiem, czy kojarzysz z Hugh Grantem i też Julian Roberts. Tylko tutaj właśnie tutaj jest fajny ten zabieg, tutaj się te role odwróciły. Bo tutaj Kopciuszkiem jest właśnie ten William Tucker, czyli ten Hugh Grant. Bibliotekarzem właśnie, czy księgarzem. Tak, on tam ma ten antyfariat, tam księgarnię, nie? Ze starymi książkami podróżniczymi. On jest rozwodnikiem i mieszka tam tym właśnie Notting Hill, w tej artystycznej części Londynu, nie? No i tam właśnie kiedyś wchodzi ta nasza Anna Scott, czyli Julia Roberts, i
Nawiązuje romans z tym naszym Hugh Grantem, oczywiście to jest skandal, bo ona ma tam chłopaka gdzieś, potem tam jest oczywiście takie typowe, schematyczne zawiązanie akcji typu nie możemy się spotykać, jest niby koniec tego związku, ale potem on tam ona potem do niego powraca, taka skruszona, no i jakby wracają do siebie, nie? Fajne są drugoplanowe, tych znajomych i rodzinki, które tam... Tak. Świetni są, powiem ci, tamtego, ten jego współlokator, to jest genialna postać, to jest postać, przecież nie? Profesor Connor ze Spidermana. To jest profesor Connors? Oczywiście. Co ty mówisz? Aha, jeżeli dobrze kojarzę, jeżeli dobrze pamiętam. Czekaj, ja aż sprawdzę, bo ja tu mam cały czas mój letterbox otwarty. Co ty mówisz? Tak, to jest on! O mój Boże, co ty mówisz? No właśnie, Jezus, no ale on inaczej w tym filmie wygląda tak, w ogóle. Tak. No tam takim jest żulikiem zwykłym, a tu no. No, on też grał w tego, w Kingsmanie Rasputina, w tym najnowszym Kingsmanie. Tak. O, świetne te sceny walki. Ach, tam powiem ci zawsze w tym, bo fabuła trochę pół na pół, ale powiem ci, w tych Kingsmanach te sceny walki, kurczę, jak tam, jakby jeszcze była ta pierwsza część z Colinem Firthem, to powiem ci, to też, to mieczu się to oglądało, to się aż taką satysfakcją ogląda, jak on tam potem, ta scena w tym kościele w pierwszej części, nie wiem, czy pamiętasz. O, to moja ulubiona scena, no to jak mam nie kojarzyć? Świetna scena. Zresztą to w ogóle mój ulubiony, ta część, bo ten złoty krąg, tak, no. Nie, tam już to było, nie, bo powiem ci, najgorsze jest, kiedy angielska, taka typowa angielskie kino, które ma te angielskie cechy, zaczyna się łączyć z amerykańskim kinem, bo to są całkowicie inne rzeczy, nie? No ja ci powiem, no ja jestem, nie wiem jak ty, ale ja dla mnie zawsze numer uno będą te komedie romantyczne angielskie, nie? Oczywiście. No bo tutaj oprócz tego Notting Hill to jeszcze będzie oczywiście Cztery Wesela i Pogrzeb. Mhm. Będzie cała ta seria... Umpa Lumpa. Tak, i nasz Umpa Lumpa. Nasz Umpa Lumpa to w ogóle jest król komedii romantycznych z lat 90. w pewnym sensie, nie? No bo no Hugh Grant był wszędzie, nie? No praktycznie co druga komedia brytyjska. To jest, kurczę, Hugh Grant, który ma tę grzywkę i ma ten uśmiech taki trochę koński. Aman. I tam jest we wszystkim, nie? Praktycznie. No bo co? No to właśnie Miłość, Notting Hill, Dziennik Bridget Jones, dwie części. Aha. Cztery Wesela, no to już mówiłem. Jak mówisz Bridget Jones, to ja zawsze widzę tę scenę z tymi majtochami, jak ona tak rozkłada. Tak. A te majtochy to jest mistrzostwo, nie? Ale w ogóle powiem ci, właśnie Bridget Jones, czytałem też artykuł przed tym właśnie naszym tym, to Bridget Jones jest oczywiście teraz, trochę się szykanuje ten film za to, że on no wmawia trochę, że Bridget Jones była jakaś otyła. No prawda jest taka, że ona nie była otyła, bo ona miała normalną wagę. Że tak się to wmawia tym tutaj, tym postaciom, bo takie też były czasy, nie? Jak już mówiliśmy właśnie w tym odcinku o cancel culture, no takie były czasy, nie? Nie można teraz tego filmu usunąć z świadomości widza przez to, że ma pewne krzywdzące stereotypy, bo oczywiście ma, ale każdy film, nawet film sprzed 5 lat może mieć krzywdzące stereotypy, no, ale zobacz, nie? Big Bang Theory, pytali tego głównego bohatera, czy by nie zagrał teraz, wiesz, kolejnej odsłony, to powiedział, że już nie, że już formuła jest nie na te czasy, nie? Słuchaj, za to właśnie to jest to, a tak samo z The Office powiedział Steve Carell, że on nie wie, czy w tych czasach, które teraz są, czy The Office by przeszło, nie? Z tym komedią, ale słuchaj, ale czy wszyscy są tak wyczuleni na swoim punkcie, jest taki poziom wyczulenia na wszystko, że coś ty, żadne dowcipy. No właśnie, słuchaj, nic nie przejdzie, bo na przykład niepełnosprawność nie, otyłość nie, to nie, pochodzenie nie, no nic, właśnie. Nie możesz na żaden temat żartować tak naprawdę. Tak, ale wiesz co, i najgorsze jest to właśnie, że wiesz co, ja się dlatego dalej też cieszę, że ja mam taką swobodę, że w moim towarzystwie, w moim kręgu znajomych, ja mogę tak sobie pożartować czasem, bo Jezus, no co, ja będę cały czas być przyzwoity, no poprawność polityczna jest teraz po to, żeby tej poprawności przestrzegać po prostu w pewnym sensie, no bo mamy taki kalejdoskop, który cały czas się zmienia. No i teraz na przykład taki przykład, film to właśnie Miłość. No wiadomo, on wprowadza takie wzorce typu jest mężczyzna, samiec alfa, bo tam jest parę tych historii oczywiście. Jest Colin Firth, jest Hugh Grant oczywiście, jest tam patrz, ja zapominam się nazwisk. Daniel, jak się nazywa ten z Listy Schindlera? Widzę jego twarz, ale teraz też nie pamiętam. Czekaj, zaraz to sprawdzę, bo ja go bardzo lubię, a zapominam jego imienia. Ja go bardzo... A, Liam Neeson. Neeson. Tak, i ja wiesz... Find you.
Tak, and I will kill you, I will hunt you down. Nie mam takiego głosu. No ale wiesz, tam jest Alan Rickman i w ogóle Emma Thompson, no wszyscy grają w tym filmie. I to jest film, który powiem ci tak, no ja go na święta muszę obejrzeć. Zaraz obok genialnego Holiday. A przepraszam, wiesz, że on ja go gdzieś chyba nie dalej jak wczoraj widziałem, że będzie niedługo jakoś gdzieś. Ale co, jeszcze raz? No ten film będzie teraz, jakoś na dniach, bo go wczoraj widziałem reklamę dosłownie. Co ty mówisz, teraz go puszczą? Tak, tak, tak. Dlatego mnie zdziwiło, że ty mu wspominasz, bo dosłownie założę się, że wczoraj widziałem, że gdzieś, nie wiem, czy na Polsacie, czy na TVN, czy gdzie, ale a to mnie to nie dziwi, powiem ci, bo ja na przykład, to już tak, oni teraz w ogóle, tak samo powiem ci znowu, do telewizji wraca dużo filmów takich, których dawno nie było w telewizji, no bo mama Mia teraz znowu siedzi swoje trumfy w telewizji no tak. TVN, bo co roku jest puszczana, nie? I ja co roku mam reklamę o tej porze właśnie teraz czerwcowej, lipcowej, że mama Mia poleci w telewizji, nie? No. Ale właśnie często właśnie te komedie romantyczne teraz są tak bardzo rozliczane, nie? Przez to, że są pewne takie te, nie? Bo... Czy na naszym, przepraszam, polskim poletku, zanim mi ucieknie, Pazura też ostatnio, wujek Czarek się wypowiadał, że już by nie mogli zagrać 13 posterunku, bo... Ale gdzie tam? Czasy się zmieniły, no gdzie te wszystkie dowcipy, coś ty, przecież wystarczy jeden odcinek obejrzeć, w jednym odcinku wszystkie grupy społeczne są dzisiejsze obrażone po prostu. Tak, no dokładnie, nie? I wiesz co najlepsze jeszcze o tym wszystkim, że wiesz, no, ja rozumiem, że ktoś się może oburzyć, ale to o to chodzi, to jest sztuka, no, jaka, co się stanie z sztuką, no, co by było, nie wiem, no gdyby, nie wiem, przykład najprostszy, bo teraz patrzę na właśnie moją kolekcję winyli i widzę Madonnę, no, czym by była muzyka bez Madonny? Madonna, gdyby nie obrażała wszystkich dookoła, by też nie była tą Madonną, którą znamy, nie? Nie byłaby Like a Virgin. No nie byłaby Like a Virgin, nie? No właśnie, i nie byłoby Like a Prayer i tego wszystkiego, nie? I American Life, ale i tak była poddawana takim ostracyzmowi za to, że wyrażała się sprzeciw wobec tych takich konwenansów. I powiem ci, to jest coś, co jest od zawsze, że ktoś chce się wyłamać z tej skorupy, tylko teraz ta skorupa nie jest już czymś, co ma być wyłamane, tylko w co ma się wejść. Bo teraz się te narracje pozmieniały, nie? No bo kiedyś oczywiście tam był ten seksizm, rasizm, wiadomo, najgorsze, co może być. I nikt tego oczywiście nie popiera, broń Boże, tylko to jest najgorsze, co może być. Ale właśnie jak wtedy mówiliśmy już przy okazji podcastu, do którego oczywiście odsyłam wraz z Danielem, do naszego podcastu o kulturze anulowania, o cancel culture i kulturze woke, że teraz po prostu no strach się bać czymkolwiek wyjść. No i teraz taki seks w Wielkim Mieście jest krytykowany za to, że tam nie ma zróżnicowanej etnicznie głównej obsady. No ale ten serial z założenia miał być o białych mieszkankach Nowego Jorku. A teraz wszystko jest zróżnicowane etnicznie. Nie, jak już zresztą mówiliśmy w odcinku tam o Kleopatrze, no to... nie tylko, też odsyłamy. Tak, tak, tak. No i właśnie to jest zdanie, to właśnie, że musimy sobie w dzisiejszych czasach postawić za takie słowo honoru, ja już to mówię też kolejny raz, żeby też się nie bać tak strasznie. Bo teraz właśnie patrzę na te komedie romantyczne i tak dochodzę do takiej powoli konkluzji. Mamy filmy, które są w nas już bardzo dawno, bo dla mnie te komedie romantyczne zawsze będą głęboko w sercu, bo to były filmy, które ja po prostu lubiłem oglądać. To były filmy, które cię pocieszają. No przecież Bridget Jones to dla mnie był film, mimo że jestem chłopakiem, który pomógł mi w takim zrozumieniu trochę tego wszystkiego, bo wiesz, ogląda się w tych filmach i wiesz, te osoby, które są wręcz nadmiernie idealne czasem. I potem taka Bridget Jones przyszła, no wspaniała postać, samodzielna, współczesna kobieta, która się pnie po tych szczeblach kariery. Często oczywiście z tych szczebli spada i to jest bardzo zabawne, ale ona właśnie pokazała, że można jakby sobie z tym jakoś radzić. Oczywiście to też jest ten taki schemat, że ona dąży do... zgodnie z taką filmową fabułą dąży do tego wyjścia za mąż, nie? Tam ten zegar biologiczny jej tyka, jak tam właśnie mówili, że te nadprogramowe są te kilogramy, ale ona właśnie dzięki tej swojej niedoskonałości pokazywała nam bardzo dużo, ale nawet jeśli, wiesz, Bridget jest uznawana, seria Bridget Jones uznawana jest za filmy, które mówi o tej inności i mówi o tym braku ideału, to i tak jest teraz Bridget krytykowana, nie? Bo tam mówiła, że Bridget jest gruba mimo tego, że nie była. No oczywiście, że nie była, bo to wszyscy widzą, ale nie trzeba tego filmu teraz anulować i kancelować za to, nie? Bo tak to trochę wygląda, że to te filmy się innymi zasadami rządziły, no a trzeba pamiętać, że komedie romantyczne to jest właśnie jedyne wielkie granie na takich marzeniach naszych. No każdy by chciał przeżyć taką wielką miłość, no naprawdę, i niech mi ktoś tam nie wmawia, że jest super być tam, wiadomo, każdy może mieć taki okres, że chce być sam, ale oglądając taki film, to człowiekowi aż się serce grzeje, nie? No i to jest to właśnie. I mi się wydaje, właśnie tym magia tego
tkwi w tym magia właśnie tych komedii romantycznych, tych właśnie z przełomu lat 90. 2000, że my właśnie filmy oglądamy, my znamy tych aktorów, jak już swoich wręcz znajomych trochę, bo tych aktorów się co jakiś czas zaprasza do domu i się z nimi celebruje tę historię i się ogląda, jak oni tam, wiesz, zakochują się, potem się tam coś nie udaje, są problemy jakieś, ale my zawsze wiemy, jak to się skończy, a i tak do tego wracamy. I teraz zawsze znowu będziemy chcemy to wracać, zabrać. I będziemy jeszcze częściej wracać, bo im bardziej szaleństwo wokizmu i innych różnych wariactw kancelowania będzie narastało, tym bardziej będziemy wracać do korzeni, tak, moim zdaniem. No dokładnie. No i tak będziemy powoli kończyć, bo już ta godzina się powoli zbliża. No ja chciałem jeszcze powiedzieć właśnie, że te komedie romantyczne, ja bardzo wszystkim polecam się zagłębić w to, bo oprócz tych komedii typu Bezsenność Seattle i tam ogólnie Nora Ephron, genialna po prostu scenopisarka komediowa, bo pisała takie filmy, które się ogląda w taki sposób trochę melancholijny, ale jednocześnie zabawny i te filmy się po prostu ogląda i się tak chłonie, tak się je fajnie chłonie. Tak jak Bridget Jones rozśmiesza, czy tam jeszcze inne komedie, tak też bardzo polecam zajrzeć do tych komedii trochę wcześniejszych, typu Śniadanie u Tiffany'ego, Ta garsoniera właśnie, Ich noce, nie? Czy Słodka Irma, nie? No ja bardzo polecam takich filmów zajrzeć. Tak bo... ambitnie, a może trochę mniej ambitnie. Dziś 13, jutro 30 z Jennifer Gardner, która grała tą agentkę o 100 twarzach, nie? Tak, albo... też bardzo lubię, to może nie jest komedia romantyczna, już trochę jest tą, Miss Agent, bo też tam jest wątek romantyczny. No, Cinderella's story ta z tym, współczesny kopciuszek z Hilary Duff z 2000. Tak, tak, i tam chyba nawet gra Kim Cattrall, chyba tam gra tę matkę chrzestną, ale dużo jest, no, ja w ogóle Anne Hathaway, polecam... słuchaj, niewspomniana dzisiaj, Pamiętnik księżniczki z 2001. Tak, tak, albo też z tą, Sandra Bullock, w ogóle też królowa takich... komedii ostatnich z tych najlepszych, tak jeszcze tego przełomu 2005-2010-2011, gdzie właśnie Sandra Bullock i Ryan Reynolds królowali też trochę w tych komediach. Ja bardzo polecam ten Narzeczony Jego Mimowoli też, nie? No i w ogóle też... Ty mnie kochasz, czekaj, ja cię kocham, a ty śpisz też? Tak, tak. Dużo jest, słuchaj, na przykład Słodkie jest ta jeszcze... Słodkie zmartwienia z Alicją Silverstone, która też była zawsze taką, się kojarzymy ją właśnie z takimi romantycznymi, nie? Klimatami. Tak, tak, Silverstone, tak. I kojarzymy też ją bardzo z tym... Batman i Robin. A, no tak. Ale też jeszcze... Wiesz, to powiedz o tych batsutkach, bo czuję, że chcesz powiedzieć. No, słuchajcie, nie wiem, czy wy dacie wiarę, ale ja wam polecam, to jest moja ulubiona w ogóle komedia na święta. Batman i Robin, słuchajcie, tam jest Batman, który ma Batmanową kartę kredytową, ma batsutki. Uma Thurman gra jakiegoś tulipana, Poison Ivy, a Arnold Schwarzenegger, słuchajcie, jest jakiejś plastikowej zbroi z odpustu. I strzela jakimś mrozem i jeszcze bardziej mroźne od jego strzałów są te jego tam teksty, nie? I will freeze you out. I wiesz, tam takie teksty. Po prostu, no, leżę. Najlepszy, nie? Leżę. Batman w ogóle, wszyscy, wiesz, żaden Bale, żadni inni, nie. A gdzie tam? George Clooney po prostu żaden najlepszy vampir. Batman. Tak. Zresztą on teraz wyszedł we Flashu wyszedł jako już po tym... Tak, w ogóle oglądałeś tego Flasha? Tak, tak. Co tam się działo? Kurde, ja pierdolę. To, co się tam odwaliło, to po prostu. Jeszcze, ale powiem ci. Historię, ale wiesz, patrzyłem na tego chłopaka, nawet nieźle grał. Ale jak sobie ale cały fajny, czas no. W głowie tę jego historię z tym molestowaniem i tym handlem ludźmi, z czymś tam i też. Co tam się w ogóle działo, nie? Zepsuło mi odbiór tej postaci. No. Ale Batman jeden, drugi, trzeci, wrócił nasz ten ulubiony z lat 80. Tak, Michael Keaton, nie? Michael Keaton wrócił. Bardzo mnie to też cieszyło. No i też tam wiadomo, to było takie pożegnanie tych Batmanów, bo na początku był tam Ben Affleck, nie? Ale piękna scena, to się muszę powiedzieć, że była bardzo ładna, jak te światy się tam pokazują, na chwilę się zderzają, nie? I tam te zrealizowane projekty się pokazują, jak na przykład Nick Cage w roli Supermana, nie? No ten Nick Cage to by sobie tak rozwalił, no wiadomo, to nie było jakoś super dopracowane tamten, ale i tak sam fakt, dla mnie to powiem ci, bo ja byłem z bratem moim młodszym w kinie na tym, powiem ci, ja się bawiłem mimo wszystko w tym filmie jak głupi, bo... Są filmy, na przykład tam, wiadomo, z tego DC, ten Batman kontra Superman, który jest tak na maksa, przepompowany tym patetyzmem, wiesz, on jest taki mroczny i na poważnie. A ten Flash, wiesz co, ja się naprawdę dobrze bawiłem na nim. Ja się nawet nieraz uśmiechnąłem. Mi się podobał Michael Keaton, że tam mógł się w końcu w tym stroju Batmana bardziej poruszać, a nie tylko, wiesz, tam, wiesz, jak Michael Keaton w tym starym filmie, on tylko pięść wyciągał i chował, bo ten lateks go tam, czy ta skóra go bardzo blokowała. Wiesz, tam się ostatnio od razu kojarzy. Od razu widzę scenę Bale'a, który mówi do Morgana Freemana, że chce mieć nowy kostium, żeby móc, wiesz, ruszać
szyją, tak, głową, tak, żeby móc lepiej parkować, nie? Coś takiego było. No dokładnie, bo stroje zawsze były takie bardzo statyczne. Oni, wiesz, Christian Bale to wyglądał, miał, kurde, metalem przespawane te szyje do tego ciała i on miał się w ogóle ruszyć. No ale Keaton potrafił tą maskę zedrzeć, wiesz, żż, tak. Tak, bo to była taka, jakby ona jakby taką gumą była, nie? Guma, pamiętasz? Jakiś lateks, coś takiego, no. Porąbane, no. I to tak, no ja się powiem na koniec, że też polecam bardzo filmy Nancy Meyers i to są właśnie Lepiej późno niż później, Holiday i To skomplikowane. Jak zobaczycie obsadę tych trzech filmów, to pewnie się dowiecie, dlaczego te filmy wam polecam. Ale to jest właśnie też bardzo takie fajne, dojrzałe komedie romantyczne, na których się można naprawdę uśmiać. A czekaj, a szczególnie... przepraszam, jeszcze zanim mi uciekniesz. Po, tak. Rozmawialiśmy o Biednych istotach, czy nie? Czy nie było okazji? Nie, Danielu. Nie. No i jak? No ja byłem zachwycony, Daniel. Ja widziałem, że ty nie, ale powiem ci, słuchaj. Ja wiem, że to jest historia, która nie jest wcale taka oryginalna, jaką się wydaje, nie? Bo to też jest, to też jest dzieło. To już było. Pamiętasz, tak, jak De Niro grał, jak De Niro grał Frankensteina? Tak, no ja pamiętam. W ogóle tam też... O tym, Daniel, też trzeba zrobić odcinek o tych Monster Movies, bo tam De Niro grał Frankensteina, Nicholson grał Wilkołaka, Oldman grał Drakulę, oni tam grali po prostu wszystkich. Ale ja De Niro też grał Diabła przecież w zapomnianym filmie, bo się mówi, że Pacino był najlepszym Diabłem w Adwokacie Diabła, a przecież Diabła? Był taki film z De Niro, gdzie De Niro z Brudką gra Diabła, chodzi z laseczką. Co to był za film, kojarzysz? Co ty mówisz, to może zapomniane. Ja bardzo już patrzę polecam, na jego... to może go sobie obejrzyj. Teraz nie właśnie, mówię. Ja już patrzę, czekaj. Już patrzę na jego filmografię. De Niro Diabeł już wpisuje. To wpisz ty. Będziesz szybszy, bo ja tu mam... Harry Angel, polecam. O proszę, to ja muszę zobaczyć. Już sobie daję do listy, no, żeby tam zobaczyć. Tam jest też Mickey Rourke. Rooney czy Rourke? Rourke. Mickey Rourke. Bo tam są właśnie tacy, bo jest Mickey Rooney grał w tym, w Śniadaniu dla Tiffany'ego. Odbicza z tego, z Iron Mana. A to tak, to Mickey Rourke. Rourke'a. Mickey Rourke'a. I tam gra De Niro i polecam Harry Angel, tam jest całkiem niezłym szatanem, Lucyferem. Ale tytuł kojarzę tego Harry Angel, no. Nie? Ja już sobie zaraz tutaj daję na listę. Harry Angel. A kto grał o o tych aniołach? Nick Cage grał tego anioła, co tam po polsku się modlą w jednej scenie. Tak, to było, nie było, tak, to on tam grał. A w ogóle z aniołami to też jest fajny, Anioły w Ameryce, taki serial, nie wiem, czy oglądałeś. No, oczywiście. Świetny też świetny. No, ale no, o Biednych istotach, to też była trochę komedia romantyczna w pewnym sensie. Najbardziej podobała mi się scena, z jakim zapałem dźgała te zwłoki tym nożem. Ale powiem ci, ja się naprawdę uśmiałam na tym filmie. Powiem ci, nie wiem, bo mi się wydaje, ten film oczywiście ciągnęły 3 osoby i to był Mark Ruffalo, Emma Stone i Willem Dafoe, bo oni to ciągnęli ten film, ale powiem ci, ja bardzo... Willem z tymi jego bańkami. Jezu, ale to było takie fajne, mi się tak podobało, że to było takie dziwne na maksa. Ale słuchaj, ja ogólnie powiem ci może dlatego, że jestem fanem Yorgosa Lanthimosa. I on, powiem ci, ja ci polecam zobaczyć sobie, nie wiem, jego poprzednie filmy takie przedhollywoodzkie. Słuchaj, czyli tam Zabicie tak. Świętego Jelenia, Lobster. No to znam, widziałem, właśnie... tak. Ale scenografia, no. Słuchaj, Biedne istoty, to cudo, kolory, paleta, przepiękna, no wszystko cudo, stroje, bomba. Tylko oni w ogóle te miasto, to miasto całe zbudowali. Jakoś, kurczę... Może jestem zbyt wymagający z wiekiem, nie wiem. Nie A wiem, możliwe, nie. Ale powiem ci, Daniel, wiesz co, bo to też jest film, który... Wiesz co, bo ja na przykład na ten film szedłem, bo ja ogólnie dostałem w prezencie bilet do kina na ten film. I wiesz, wiedziałem, że na niego będę chciał pójść, ale ja się na niego w ogóle nie nastawiałem, bo dla mnie w tym sezonie nagród, który był... No myśmy tutaj gadali, bo ty jeszcze nie oglądałeś, tak o Oscara gadaliśmy, ale jak w tym sezonie nagród, który właśnie był, to dla mnie najistotniejszy był oczywiście Oppenheimer, ta Barbie była też taka, bardzo się odbija echem, no i tam też ważny był ten dla mnie osobiście ten Czas krwawego księżyca Scorsese'ego, nie? I wiesz, ja na filmie szedłem bez jakiegokolwiek nastawienia, wiedziałem, że to jest Yorgos Lanthimos, czyli będzie dziwnie, będzie może niepokojąco, ale też będzie na pewno w cholerę zabawnie, no ja powiem ci, się nie rozczarowałem. Ale wiesz, można iść na ten film, bo ten film był też bardzo, powiem ci, to też jest zdanie, mi się wydaje, trochę też choroba naszego polskiego podwórka krytyczno, takiego takich recenzji naszych polskich, takiego krytyczno-literackiego, naszego krytyczno-filmowego, naszego podwórka, że jak pojawia się jakiś film, który gdzieś był pochwalony, w jakimś Cannes albo w jakimś Wenecji był pochwalony, to nasi krytycy się prześcigają w takim, nie chcę powiedzieć tego słowa,
ale prześcigają się po prostu w takim onanizowaniu się nad tym filmem po prostu, za przeproszeniem. Bo oni chcą na maksa pokazać, jaki ten film jest dobry i takich frazesów używają, że dzieło wybitne, arcygenialne, najwybitniejszy film swoich czasów, że rewolucyjna formuła. A prawda jest taka, że to jest bardzo dobry film, to jest rewelacyjny film, ale nic poza tym, bo to jeszcze nadal nie jest film, który by mnie wgniótł fotel, nie? Ja powiem ci, dla każdego fana filmu, muszą być parę filmów w takim życiu i każdy fan na to czeka, żeby znaleźć taki film, który cię wgniecie w fotel, nie? No ja też mam parę takich filmów w życiu i teraz bym miał problem, żeby zapamiętać, sobie przypomnieć. Emma Stone była naprawdę dobra w tym, była naprawdę świetna, tak. Ale lepsza była jako Gwen Stacy, wiesz. A ty ją widziałeś w tym faworycie, ją widziałeś? Widziałeś, to bardzo się cieszę, że widziałeś. Ale ona na przykład dla mnie, ten Oscar za La La Land nie był potrzebny, to już za tą faworytę powinna dostać szybciej. La, takie sobie to Lala też. No nie, takie miałkie, nie? Mi się to w ogóle nie podobało. Ja powiem ci, ja byłem w szoku, Damian, że taki La La Land tak jaki się Damian, odbił takim... Jaki Damian? Ja ci dam Damiana zaraz. Bo wiesz czemu? Bo reżyserem jest Damian Chazelle. Ty, ale wiesz, że... I mi się z tego... To jest lepsze. Ja tam mam jakieś zaproszenie, tam nie powiem gdzie, ale gdzieś tam pod koniec miesiąca na jakąś konferencję, na jakiś taki debatę. No. I tam zostałem wpisany na plakat jako Dariusz, także jest jeszcze lepiej. Ale jeszcze nie, żeby tylko imię, nazwisko jest zmienione z Chmarzyński na Chmarzycki. Także zamiast Daniela Chmarzyńskiego stałem się Dariuszem Chmarzyckim. Pozdrawiam Państwa serdecznie. Co od dziś to będzie mój... Stworzyli mi pseudonim artystyczny Dariusz Chmarzycki. Bardzo pozdrawiam. Jezus, no nie, no hit, po prostu hit. I to poszło, wiesz, no, tak na gdzieś już oficjalnie, jakoś tam marketingowo, że w debacie weźmie udział Dariusz Chmarzycki. Ach, masakra, dobra. Będziemy kończyć powoli chyba. Jeszcze powiem ci o tym... To, ale to teraz obiecaj Państwu i mi, że teraz znowu nie będziesz miesiącami, tylko szybciej nie. Nagramy coś. Nagramy szybciej oczywiście, bo ja za 2 tygodnie kończę sesję i chcę wakacje tak się tym nagrywaniem też oddać. Ja oczywiście Wam tego, ale muszę zostawić lajka w górę, zostawić subskrypcję kanałowi, prosimy też o komentarz razem z Danielem. Ty niedługo zakładasz swój podcast filmowy. To oczywiście, bo ja za niedługo stąd wywinduję i się skończy, nie? I co ja wtedy ten, nie? No. Dzięki więc serdecznie tego, za odcinek. Tak. Myślę, że znowu będzie zachwyt, no bo jakby nie. No, oczywiście, Daniel, słuchaj. Opowiesz. Największy zachwyt jest wtedy, kiedy my się przekrzykujemy, kiedy jest taki luz, to jest najlepsze. No właśnie, można sobie przerywać, bo to jest taka formuła. Tak, to jest taka formuła nasza. My sobie, wiecie, my jesteśmy yin-yang, sim-sang-sung i wiecie, my po prostu ciąg-ciąg, ping-pong-peng. Tak. I dziękuję bardzo też za wysłuchanie i Danielu, dziękuję Ci bardzo za kolejne zaproszenie i za kolejną możliwość. I pozdrawiamy Panią Beatę, która jest wierną słuchaczką. Tak, tak. Całusy. No. To dzięki. Pa, pa. Na razie. Hej, pa.